i zapowiadam konwencji i potrzebie, to nastolatki nie rozumieją. A jak mówię, wiecie, napisał pan Miłoszewski taką książkę, to oni od razu ją przeczytają. Pani mnie trochę zawstydza, bo to, nie myślę o tym aż tak. Mogę obiecać, że się będę udzielał, tak jak mówię, to jest jedyny temat jakby z moich powieści, kiedy zamierzam się udzielać. Głównie dlatego, że właśnie w 100% przekonała mnie teza odpowiedzialności mężczyzn i żeby to mężczyźni powtarzali w kółko te słowa. Ale trzymajcie kciuki, bo może zrobią film, to wtedy to jeszcze będzie miało ten. Film jednak ma większą siłę tutaj uderzenia niż literatura. Mam nadzieję, że w ogóle, że moja żona to wydeżyseruje, więc. A ona jest naprawdę feministyczna. Moja żona twierdzi, że ja nawet jak jestem feministą, to jestem seksistowski. Bo ja chciałam powiedzieć dwie rzeczy. A propos tego, co Zofia mówi, moi uczniowie też pana czytali. I mam nadzieję, że to nie jest szkoła podstawowa. Nie, mówiłam Janie w kuluarach, więc przepraszam, usłyszę to jeszcze raz. Jeden z uczniów powiedział, niech mi pani powie, dlaczego się uczy kobiety samoobrony, a nie mężczyzn, żeby nie stosowali przemocy. Jestem, że moja krew, moje działania. Potem się dowiedziałam, że od pana czytał i myślę, że być może jednak to nie tylko moje działania, ale chciałam powiedzieć jeszcze o tym, co było wątek wcześniej, do tego się tutaj zgłaszałam. Bo mnie się wydaje, że to nie jest tylko tak, że sprawcy przemocy nie do końca wiedzą, że tą przemoc właśnie, że się dopuszczają przemocy, ale też, że to społeczne przyzwolenie jest ogromne. I teraz, to chyba było 2 dni temu, była notka w Gazecie Stołecznej, jak mężczyzna zabił swoją żonę i wyrzucił ciało przez okno i komentarz Gazety Stołecznej. Że jest to efekt zazdrości i pytanie, które stawia Gazeta Wyborcza, czy zazdrość jest urojona, czy faktyczna. I ja sobie myślę, no po prostu, a jak to jest ważne pytanie, co Gazeta Wyborcza. Tak, tutaj ja być może to jest spowodowane jakby zboczenie zawodowe, ale gdzieś no, to wszystko jest w języku. Znaczy gdzieś te znęty, te bandy, jakby język doskonale pokazuje skalę pogardy. Tutaj pani mówiła jakby o przemocy wobec dzieci. Ja w sumie niechętnie się wypowiadam na oba tematy jednocześnie. Ponieważ uważam, że zawsze znajdą się świry, które będą się znęcać nad słabszymi. Znaczy nad dziećmi, nad starszymi osobami. To też jest jakby sporym problemem zależnymi jakby od swoich tam dzieci, czy zięciów, czy kogokolwiek bądź. Ale gdzieś jedynie przemoc wobec kobiet wynika jakby z takiej z pogardy i z przyzwolenia na tą pogardę. I to jest. I dlatego ja byłbym za tym, żeby przeginać właśnie w elementarzach, w nauczaniu początkowym, w szkole. Niech to sobie brzmi po prostu dla Leszka Millera dziwnie, bo nikt tak nie mówi. To już jest absolutnie bez znaczenia, tak? Ale gdzieś jak się nauczy 6-latki nie używać pewnych słów, nie używać pewnych skojarzeń myślowych, nie wchodzić w ogóle w te relacje, to potem dla nich to będzie naturalne. Przecież dlatego całe to takie najtwardsze jądro patriarchalne tak się broni przed zmianą właśnie w elementarzach, w podręcznikach nauczania początkowego. Oni też sobie doskonale z tego zdają sprawę, że to jest zamach jakiś na status quo i faktycznie to jest zamach. Bardzo dobrze. Jeszcze jedna rzecz a propos właśnie elementarzy. Jest na przykład taki przedmiot na zresztą wychowanie do życia w rodzinie. I zwróciła Maria Kapuska uwagę, że jest tam taki fragment, to jest sumy podręcznik Teresy Król, jest fragment na temat tego, że dziewczyna z chłopakiem poszła na dyskotekę, kupiła alkohol i twierdzi, że została zgwałcona. I co, ja komentuję to Teresa Król, komentuję to w ten sposób, że powinna była się tego spodziewać i że gdyby inaczej się zachowała, to by ją nie spotkała. I Teresa Król jest autorką na 3 poziomach, chyba podstawówka, gimnazjum i liceum. I ta opowieść jest na różnych poziomach przedstawiona, tak? I to jest problem już nie tylko tej nieświadomości, tak? Tylko tego całkiem świadomego mówienia, że po prostu kobiety są przedmiotem, który jest w przestrzeni publicznej i jeśli się znajduje w przestrzeni publicznej, to można, tak jak powiedział Ziemkiewicz, wykorzystać, tak? I to są tak silne konstrukcje,
W tym artykule na temat tego zabójstwa w Karczewie nawet się tam w komentarzach pojawił się sprawca przemocy, który powiedział, że on zrobił podobnie, ponieważ żona na, ponieważ żona z nim dyskutowała, to on powiedział, że ją zabija, ona wtedy wzięła nóż i podczas szarpaniny się na niego nadział i że w szpitalu wszyscy go traktowali jak potwora. I to było to zdziwienie, że jak my mogą traktować jak potwora, że zostałem poszkodowany w pracy przemocy domowej, tak? I facet to pisze publicznie tam i podpisuje się imieniem i nazwiskiem. No to jest, całkiem się dziwi temu, że tak się stało. A, no tak, to jest stały element, ja to w kółko słyszę. Pamiętam jak tak poprzednie powieści gdzieś pisałem o sprawach polsko-żydowskich i na końcu 100% trafi, na końcu każdego spotkania ktoś przychodził, żeby powiedzieć wie pan, ja nie mam nic przeciwko Żydom, ale gdyby pan chciał, to jest taka historia, to się może panu przydać do prozy, i wie pan, też jest druga strona, jak się Żydzi zachowywali i tak dalej. I teraz pan też mam 100% trafień, tak? A dlaczego pani nie pisze o tym, jak to mężczyźni padają tutaj ofiarami przemocy? No jest to taki szum tła, ale mam nadzieję dość marginalny, tak? I to jest po prostu... Czasami wiesz, że to jest zbyt widoczne, tak? Głupia sprawa. Jest na moim profilu na Facebooku zaproszenie, że tutaj właśnie spotkanie w terminotece i tak dalej, że jest w ramach 16 dni. W ogóle powieść w ogóle dzieje przez te 16 dni. I oczywiście drugi komentarz, no, dlaczego mówimy o przemocy wobec kobiet, a nie o przemocy w ogóle. Jak zaczniemy mówić o przemocy w ogóle, to przemoc wobec kobiet też nie będzie problemem. I oczywiście to czytam, otwieram oczy szeroko ze zdziwienia i mam taką sinusoidę. Znaczy czasami myślę, że okej, jest ten podręcznik, o którym pan mówi, ale też są inne podręczniki. Jeszcze jakiś czas temu w ogóle nie było innych podręczników, tak? Czyli że jednak gdzieś się udaje wsadzić stopę w drzwi, a z drugiej strony czasami mam różne przygody, miałem taką przygodę w Sandomierzu, kiedy pojechałem z reżyserem filmu właśnie Borysem Markoszem, który się dzieje w Sandomierzu, żeby spotkać się z burmistrzem, żeby prosić go o różne zgody na kręcenie tego filmu. I burmistrz, będąc w obecności swojej zastępczyni, bardzo rozsądnej, żony Borysa Lankosza i pani, która jest scenografką filmu, opowiadał do rozluźnienia atmosfery dowcipu o gwałtach. Znaczy nie macie państwo pojęcia. Ja dopiero gdzieś sobie zdałem sprawę w ostatnich latach, że żyłem po prostu w jakimś bąbelku takim, nie zdając w ogóle sobie sprawy tego, co się dzieje poza tym bąbelkiem. Znaczy, nigdy tego nie zapomnę i tak naprawdę powinniśmy wszyscy wstać i wyjść. I do tej pory się wstydzę, żeśmy tam siedzieli, tylko dlatego, że po prostu filmowcom zależało, żeby zdobyć zgodę na kręcenie w mieście. Na szczęście ten pacan przegrał teraz wybory. A nie macie państwo pojęcia, gonił nas jeszcze, jak żeśmy płaszcze zakładali, żeby jeszcze nas dobić, jak mu się doczytałem. Macie jeszcze państwo jakieś pytania? Ja może jeszcze tak, w sprawie tytułu, jest powieść pod tytułem Gniew, jak pamiętamy. I teraz tak myślę, że pewnie tych gniewów, rodzajów tego gniewu w powieści jest parę, nie? Jest gniew pewnie osoby, która, na której stosuje się przemoc, jest może gniew osoby, która stosuje się przemoc, jest gniew funkcjonariuszy, którzy funkcjonariuszy państwowych, jest pewnie gniew na to, na złe działanie instytucji państwowych. Mam pytanie takie, czy łatwo było, jak to się stało, że ten tytuł został zaklepany, to raz. Czy łatwo było po prostu na ten tytuł wpaść i czy była jakaś walka twoja wewnętrzna, a też z wydawnictwem? To pierwsze. I drugie, czy to jest też gniew autora wobec tego, że właśnie problem przemocowy, znaczy jakby nie ma go w mainstreamie, znaczy jest go za mało. Czy to jest też gniew autora? Tak, to jest gniew autora. I ta powieść, ja tego w ogóle nie ukrywam. Jest manifestem, tak? Jest manifestem, jest wypowiedzią na temat. Czasami
Przez to czasami wydaje się warstwa literacka. No słusznie zauważyłeś, że czasami to jest takie zbyt wręcz szkolne, zbyt patologiczne. Ale pomyślałem sobie, okej, lepiej przegiąć w tą stronę. I to jest faktycznie też gniew autora, masz rację. Ale tytuł długo był zupełnie inny. To szukałem innego. Jest po prostu scena w powieści, kiedy córka bohatera, dorastająca 17-letnia. I bohater ma z nią taką pierwszą poważną rozmowę. To też wynika z tego, że jego partnerka mu mówi, że mężczyźni z tego pokolenia nie mają programu w ogóle na kontakt z takimi osobami jak twoja córka. Po prostu taki program nie został im wgrany. Ja sam mam córkę, prawie 17-letnią. Jak się komunikować z kobietami, które są z innego pokolenia, które nie muszą być jakby feministkami ani walczyć, ponieważ są nimi domyślni. Są domyślnie niezależne, są domyślnie wolne, domyślnie zupełnie czego innego oczekują, domyślnie funkcjonują w relacjach partnerskich i ten po prostu jej biedny ojciec, wychowany w innych czasach, nie ma nawet programu, jak z nią obcować. Nie, no, gdzieś tam jest scena rozmowy i właśnie pyta się jej, zastanawiając się, czy on też w sobie ma gen, tak? Tam się pojawia taki wątek, czy mężczyźni noszą w sobie gen takiej gotowości na przemoc, którą może się odnieść albo nie. Czy były momenty, kiedy się go bała? I ona mówi, że no przecież to nigdy jej nie uderzył, tak? No nigdy nie było, ale na przykład, ale że pamięta lęk. Pamięta lęk przed krzykiem. Pamięta lęk przed dużym, krzyczącym człowiekiem, który ma władzę. I on gdzieś tam się bardzo tego wstydzi i tak dalej. I ona właśnie mówi, że emocją, która jego charakteryzuje, nie jest właśnie agresja, tylko jest gniew. I potem jak to się pojawiło i żeśmy ustalili w wydawnictwie, że to będzie tytuł, to też proszę pamiętać, że powieść jakby się nie pisze od A do Z, potem to jest przepisywane, to jest redagowane i ten gniew wprowadziłem jeszcze w kilku różnych miejscach, żeby gdzieś był takim faktycznie wspólnym mianownikiem dla całości. Cieszę się, że jednak poszliśmy do dzieci. Przemoc rodzi przemoc. Co to za dziecko się do nas tu robi? Przedtem był młodszy. No to. Macie Państwo jeszcze jakieś pytania? A czy może Pan powiedzieć, jaki miał być wcześniejszy ten tytuł? Oczywiście. Pierwszy tytuł, który bardzo długo w ogóle funkcjonował, to było Na czerwonej ziemi. Czy ta czerwona ziemia miała się odnosić do kilku, też nam ją okazywać na kilku różnych poziomach, bo Olsztyn, bo Prusy Wschodnie, bo czerwona cegła, bo kryminał, bo krew, bo tradycyjnie lewicowe sympatie mieszkańców Olsztyna, no i przede wszystkim bo czerwone światło, które penalizuje na wszystkich skrzyżowaniach to piękne miasto. Widzisz to, a w ogóle jednym z możliwych definicji, z możliwych wyjaśnień pochodzenia słowo Warmia, czyli Ermland, jest właśnie czerwona ziemia, co jest tam połączeniem niemieckiego i różnych dialektów warmińskich. Także tytuł był bardzo wieloznaczny, ale uznałem, że ten jest lepszy. No i też graficznie. Dobrze rozegrane sprawy handlowe sprawiają, że słuszna sprawa trafia do większej ilości czytelników. To jeśli nie ma więcej pytań, to... Losowanie. Gdzie jest lista? Będziesz musiał podać lista obecności osób, gdzie została schowana. Macie Państwo tam listę? Dobra, proszę. Nie ma listy? Zniknęła. Jest. Nie będziemy już chyba teraz robić zamieszania. Musisz wylosować od 1 do 37. Numer oczywiście. Jeden numer. Jeden numer. Tak. 17. 17. Otóż książkę dostaje Sergio. Nie, ja się przepraszam. Sergio.
20, może coś z końca, 30... Tutaj to 37? To było 38, to pobiegło. No nie będzie 36. Natalia Paulowicz? Nie. Yeah. To zapraszamy po nagrodę. Nie swoją, ale... Dzięki wielkie. Proszę przeczytać, mężczyzna to przeczytają. Dziękuję pięknie za przybycie. Jutro jest spotkanie z profesorem Moniką Władek, na które serdecznie zapraszam. W przyszłym tygodniu mamy spotkanie z Kazią Szczuką na temat encyklopedii gender. Zapraszamy też na kiermasz 21. feministyczny, przedświąteczny. No i w ogóle zawsze zapraszamy do nas. I polecamy się naszej uwadze. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To jest księgarnia, można płacić kartą też. Dziękuję. Dobra, to wypłacam.